Witajcie, Kamczo z Candy Freestylers, a dzisiaj przedstawiam wam pierwsze w Polsce niesamowite żelkowe korki. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc witam was z mojej kuchni i z jednego buta, tutaj jeden korek mam już zrobiony i teraz czas na drugi, lecimy. Dobra, teraz już całą mojej siostry, już ten drugi koreczek jest kończony, teraz tylko czekamy, aż tutaj zaschnie klej, no i kończymy. Dobra, więc nasze koreczki są już gotowe, tam grzecznie sobie wysychają. Ja mam całe palce od kleju, będę musiał zaraz je umyć i my widzimy się na boisku. W celu uniknięcia takich komentarzy jak: a dzieci w Afryce nie mają co jeść, wychodzę z propozycją: każde 100 lajków pod tym filmem to 10 zł na cel charytatywny. Ważyłem oba korki i wiecie ile ważą? Kilogram. Kilogram, zaraz je założę, kilogram będę miał na swoich stopach, więc będzie naprawdę bardzo ciężko. Nie wiem czy pamiętacie odcinek z żelkową piłką, niestety jej nie zważyłem, ale ona była jeszcze o wiele bardziej cięższa. Jeśli nie widzieliście odcinka, gdy żelkami oklejałem piłkę wraz z Ebrą jeszcze, niesamowitą żelką piłkę, to macie playlistę piłkarskich eksperymentów w opisie. To jest najpopularniejszy odcinek z tej serii. Podczas zakładania korka, jak widać, już wiele żelków odpadło, bo but jest bardzo stary i zaschnięty i nie wiem czy włożę stopę. Dobra, nie nagrywaj. Zobaczcie ile żelków odpadło podczas składania jednego korka, ale i tak jest bardzo, bardzo ciężki. Lecimy z drugim. Czubki butów mam tak zaschnięte, że nie mam czucia nad piłką, zupełnie. Nawet najprostsze triki nie wychodzą. Sami widzicie, nawet zwykły crossover nie jest w stanie mi wyjść na początku. Dookoła świata, tak, lecimy, ale jest strasznie źle. Oj. No tak szczerze wam się przyznam, że myślałem, że dopiero przy trikach lub przy strzałach odpadną te żelki, a nie przy ledwo wyciąganiu ich z pudełka lub przy zakładaniu butów. No naprawdę pojedyncze żelki zostały mi na bucie. Just stay, one more.
serdecznie zapraszam Was oczywiście na moje social media, Instagram, Snapchat oraz @skileshkandy. Naprawdę wpadnijcie tam, będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie, że każdy 100 łapek w górę pod tym filmem to 10 zł na cel charytatywny. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, ponieważ na tym kanale będzie jeszcze wiele zaskakujących filmów. A ja się teraz z Wami żegnam. Cześć!